Deszczowy, zimowy wieczór. Czas, który można by spędzić pod kocem lub w miejskiej bibliotece publicznej, która oprócz niezliczonej ilości książek oferuje spotkania. Co więc można robić w tym klimatycznym gmachu, jeśli nie wertować stron lektur? Możemy tutaj przyjść i robić, co tym chcemy. I mamy ten cały właśnie, oczywiście są jakieś zasady, że musimy też być cichi, jeżeli chcemy mieć tam czytelnię mamy na dole, to wszystko muszą być, są gazety tam, są komputery, możemy korzystać z tego. Tam są komputery takiego innego rodzaju, tam muzyka. Właśnie o to chodzi, żeby przyjść i też poczuć tą kulturę, te książki. Miejska Biblioteka organizuje serię spotkań Language Zone. Dla kogo? Ambitnych i otwartych ludzi. Language Zone powstało prawie 7 lat temu. Za każdym razem jak to mówię, to nie chce mi się wierzyć. Powód był prozaiczny, żeby choć raz w tygodniu przez godzinę po tym angielsku mówić. W dzisiejszych czasach umiejętności komunikowania się w obcych językach to podstawa. Nauka może być monotonna lub wręcz przeciwnie, umilać czas i powiększać grono znajomych. Zawsze wraca się z taką wartością, że nie tylko fajna konwersacja po angielsku, ale też była okazja ku temu, żeby kogoś poznać nowego albo żeby po prostu czegoś nowego się zwyczajnie dowiedzieć. Bo tu rozmawiamy o filmach, o sporcie, trochę o jakichś takich ciekawych rzeczach, które się wydarzyły w ciągu tygodnia. Każdy z nas potrzebuje rozmowy. Dla jednych to forma dzielenia się emocjami, inni zaś rozmawiając przełamują swoje bariery i odkrywają umiejętności. No i chodzi o to, żeby tutaj przyjść, usiąść sobie, nie wiem, przynieść kawę, żeby po prostu rozmawiać bez żadnych gramatycznych regułek, bez żadnego poprawiania, wywoływania do tablicy, żeby się przełamać w rozmowie.